Witam serdecznie na konferencji prasowej roku Pani Gota. Dzisiejsza konferencja jest związana z pierwszym czytaniem projektu ruchu Pani Gota na temat parytetów mężczyzn i kobiet i suwaka na listach wyborczych. Na początek chcielibyśmy pokazać Państwu solenne obietnice Donalda Tuska właśnie związane z tym tematem. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że doświadczenie, które wprowadziłem w moim środowisku politycznym, a więc skuteczne, a nie formalne kwotowanie na listach wyborczych, powinno być zastosowane wobec wszystkich, a ponieważ inni czują ciągle opór, czy stawiają opór przeciwko temu rozwiązaniu, więc ta metoda suwakowa, panie są wtajemniczone, wiedzą o czym mówię, ale żeby na listach było nie tylko te minimum 35, jak jest w tej chwili w ustawie, procent tej słabszej płci, co nie znaczy kobiet, ale słabszej płci na danej liście, to żeby ta lista była budowana metodą suwakową, to znaczy naprzemiennie. Tak, żeby te miejsca biorące były nie tylko dla facetów, tak jak to jest w większości partii do tej pory. I taki projekt przygotujemy. Nie mam z tym żadnego problemu. Mogę? Gdybym był kobietą, byłbym lepszym premierem. To powiedział pan Donald Tusk w roku, jak się zdaje, 2008. I trudno się z jego stwierdzeniem nie zgodzić. Nawiasem mówiąc, wychodząc naprzeciw propozycji pana premiera Donalda Tuska oraz Platformy Obywatelskiej, to ruch Pani Gota przygotował i złożył taki projekt ustawy. Ale żeby być uczciwym i zawsze staramy się w ten sposób postępować, musimy powiedzieć o bardzo dużej roli Kongresu Kobiet w przygotowaniu tego projektu oraz o olbrzymiej roli pani marszałkini Wandy Nowickiej również w przygotowaniu tej ustawy. Musimy zaznaczyć jedną rzecz, że jako jedyna partia polityczna w historii Polski wpisaliśmy do statutu parytety podczas tworzenia list wyborczych oraz naprzemienność płci na listach wyborczych, poczynając od miejsca numer 1 aż do ostatniego. Oczywiście rozwiązania techniczne będą zaprezentowane za chwili na sali posiedzeń, bo czasami pojawiają się pytania, co w wypadku, gdy jest nieparzysta liczba kandydatów. W takim wypadku, to jest przykładowe rozwiązanie techniczne, ilość osób różnych płci może różnić się najwyżej o jedną. Czas, żeby te słowa, które od 2010 roku brzmią na sali, słowa, które wypowiedziała pani poseł Jaruga Nowacka o szklanym suficie, który za pomocą kwot tych 30-procentowych został przesunięty zaledwie o parę centymetrów, ale został zawieszony na wiele, wiele lat na pewnej wysokości i tworzy pewną barierę nie do przekroczenia przez no, panie, no bo umówmy się, że partie w Polsce no, mają charakter raczej partii takich, w których dominują mężczyźni. Nie chciałbym powiedzieć, że są samcze, ale to się nasuwa na myśl, biorąc pod uwagę, że na 460 osób w tej kadencji 110 mamy tylko pań, a 350 mężczyzn. Nie jest tak, proszę Państwa, jak jest tłumaczone przez wielu polityków, że kobiety się nie interesują polityką. Bo jeżeli się nie interesują polityką, to tylko właśnie przez ograniczenia ustawowe i przez to, o czym mówiłem wcześniej, czyli przez to, że to mężczyźni decydują w zasadzie o wszystkim w partiach politycznych. Czas najwyższy to zmienić. My się bardzo cieszymy, że premier Donald Tusk ma wyraźną potrzebę przeprowadzenia tych zmian, zresztą co deklarował wielokrotnie. Nie wyobrażam sobie innej decyzji Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej niż skierowanie tej propozycji do dalszych prac w komisji. Może być tego rodzaju sytuacja, że partie prawicowe złożą wnioski o odrzucenie, proszę Państwa, w pierwszym czytaniu. I to będzie ich deklaracja, jeżeli chodzi o
kolejną z ustaw spoza obszaru gospodarczego, tylko bardziej z ustaw związanych z równouprawnieniem. Te partie są przeciwko jakiemukolwiek równouprawnieniu i równemu traktowaniu obywateli, więc ja bym się bardzo zdziwił, gdyby takich wniosków nie złożyli. Za 45 minut mniej więcej odbędzie się pierwsze czytanie i ja mam nadzieję, że no, zmienimy w ten sposób polską politykę na zawsze, że więcej kobiet w polityce to rozsądniejsze decyzje, bo na przykład polski Sejm decyduje o tym, czy wysłać naszych synów i córki gdzieś tysiące kilometrów od domu na wojnę. Jeżeli parlament reprezentuje męski punkt widzenia, no to mamy decyzje takie, a nie inne. A parlament polski powinien reprezentować ludzki punkt widzenia, czyli całego społeczeństwa. W Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, że na 100 mężczyzn w tej chwili przypada 107 kobiet. I uważam, że jest to jedna z najuczciwszych propozycji, jeżeli chodzi o regulacje równouprawnienia w kraju w tej kadencji. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Chyba nie ma żadnych pytań. W takim razie zapraszam na kolejną konferencję Ruchu Palikota. Dziękuję.